tej chwili jest tak. Kobieta chce, to dziecko się rodzi, nie chce, to zabija. Jak łatwo. 40 lat temu zabicie dziecka wymagało pomocy chirurga i lekarze się w tym specjalizowali, są tacy. Uczciwi lekarze się odżegnywali od tego i był taki zjazd. Jeszcze kardynał Wyszyński żył, zorganizował spotkanie lekarzy w Częstochowie, gdzie nazwał tych lekarzy, wyzwał, że tak powiem, medycynę. Potem protestowali lekarze, żądając, żeby kardynał nie mówił o wszystkich lekarzach i chcieli, żeby tych lekarzy, którzy zabijają, nazywać nie ginekologami, a aborterami, tymi, którzy zabijają dzieci. Dlaczego ludzie chcą zabijać? Dlaczego małżeństwo chce zabijać własne dzieci? Dzisiaj bardzo łatwo, dwie tabletki już zabite dziecko. Zagłodzone, bo to są tabletki, które uniemożliwiają nidację, więc ona z głodu dziecko umiera.